Coraz częściej obserwujemy, że pracownicy zmieniają pracę częściej niż dotychczas. To bardzo mocno wynika z tego, że żyjemy w większym pędzie, coraz więcej w naszym społeczeństwie się zmienia, coraz więcej powstaje nowych zawodów pracy i każdy z nas chciałby tak naprawdę szybciej i więcej zdobywać nowych kompetencji, nowych umiejętności. Pracodawcy bardzo często otwarci są na to, żeby zatrudniać osoby, które niekoniecznie spełniają wszystkie kryteria, ale są gotowe do tego, żeby się nauczyć, wyszkolić i to powoduje, że rzeczywiście obserwujemy bardzo częste zmiany pracy. Osoby mniej doświadczone, młodsze na rynku pracy coraz częściej zwracają uwagę na przykład na to, jakimi projektami mają się zajmować, z jakimi technologiami będą pracować, z jakimi osobami będą pracować. Coraz bardziej zwracają uwagę na to, w jakim otoczeniu, w jakim biurze, jakie mają możliwości rozwoju w ramach swojej organizacji. Jeżeli chodzi o te osoby starsze, bardziej doświadczone, tutaj rzeczywiście bardziej skupiamy się jednak na tych kwestiach związanych z możliwościami rozwoju, z możliwościami pozyskiwania nowych kompetencji, szkoleń, ale też pewnej stabilizacji, benefitów związanych na przykład z opieką medyczną dla rodziny, ubezpieczeniami społecznymi itd.